Cześć, witajcie z tej strony Żutek, witam was w kolejnym odcinku po takiej dłuższej przerwie na serii Samotny Rolnik. I co na samym wstępie, może zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś fajny, myślę, że komentarz, a ja wam postaram się przybić serduszko. Tak, dzisiaj troszeczkę inaczej. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj wreszcie po przerwie Samotny Rolnik ruszamy z akcją siewy. I Sara, jak widzicie, jest przygotowana. Dzisiaj będziemy sobie siać rzepak. Trzeba się wreszcie wziąć za rzepak. Ale zanim to, to wiadomo, trzeba napełnić siewnik. Jak widzicie, mamy tutaj wszystkie nasiona przygotowane. Tutaj centralny tutaj rzepak o zimy. Już termin rzepaku, więc trzeba wziąć się za siew tego rzepaku. Już czas. A w tym sezonie tak trochę chcę, no, dosyć tego rzepaku dopierdzielić, ponieważ chcę w następnym roku duże pieniądze zarobić na nim. No głównie, że tam ze zwierzęty, no to jest pewnie z jedno pole, może pszenicę posiejemy. I tyle. A tak to będziemy cisnąć głównie rzepak w tym roku. No dosyć odważna decyzja. Wahałem się z nią co do tego, ale mówię, kurczę, raz kozie śmierć, trzeba trochę przypierdzielić. Jest. To trochę pierdyknąć tego rzepaku i zarobić jakieś pieniądze, bo potrzeba. Dobra, powolutku. Dawno nie było tej serii Samotnego Rolnika, a to jest jedna z moich też ulubionych serii, tutaj jeszcze z 19. Ale to też jakoś ostatnio się ona nie mogła wpasować. Też były tutaj z nią problemy małe, mianowicie był tutaj taki problem związany z lagami. Gdzieś tutaj coś się wysypało i lagi były... Jezu, jak to sypie. I lagi naprawdę okropne były. Teraz szczęście się sytuacja już unormowała w miarę. Kurde. Za mało tego rzepaku coś, a już kolejny, jeszcze tylko 3 worki. Za mało chyba przywiozłem tego, że tych worków, tego rzepaku. Może. A tu jeszcze drugie mam nasiona w sumie to. Jakoś może to pójdzie. A? Tyk. Gdzie to jest? Kuźwa, mać worek mój. A tu jest, położył się. Wywaliłem go niechcący. Dobra. Bizonik, jak widzę, stoi i oczekuje. Kombajn dostał w ogóle kabinę. Znaczy, on miał kabinę, ale już jest nowa. Tamta się trochę zniszczyła i przyszła o... Czarna teraz, kabina jest naglaczka. Myślę, że ta lepiej będzie tak bardziej już nowocześnie niż tamte. Tamta biała. Tamta się może nie grzała, ale czarna jakoś bardziej mi się podoba. Dobra. Zamykamy. Jak tam stan? Dobra, jest. Ruszamy. Trzeba w końcu posiać ten rzepak. Pszenicę będę siał tutaj. Nie rzepak, bo rzepak już tutaj był, więc trzeba zrobić pół do zmian, ale za to za domem i dwa największe kawałki będą w rzepaku. Tutaj oczywiście pod ziemniak jest przygotowane ogólnie pole. Tutaj rzepaku nie będzie. No, decyzja zapadła jak zapadła. No ale cóż, chcę zarobić pieniążki. Rozłożymy sobie. W sumie wyłączę te znaczniki, bo tu się trochę zapomniałem, że tutaj na tym się trochę bagują. No i ruszamy. Trzeba posiać nasze czarne złoto.
Opryski są, jak widzieliście, tam pozakupywane bieżąco, jest dosyć sporo ich, ale to dlatego, że kurczę, no trzeba było ich tam dać trochę, ponieważ rzepak, wiadomo, terminy, rzepak będzie potrzebował dosyć dużo do opryskania, jak i tam przy odgrzy fungicydem trzeba będzie, to trzeba pewnie, mam nadzieję, że będzie, o Jezu, dobry strzał i do suszania nie trzeba będzie stosować. Wykurczę to naturalnie, tak dobrze by było, jakby to tak naturalnie wyszło. No ale mam nadzieję, że wszystko się uda zgodnie z planem. Trochę tak jak teraz, tak fajnie, mówię wam szczerze, powrócić do tego i tutaj na tą serię. Coś innego, takiego przyjemniejszego. Trochę taka mała odskocznia od PGR-u i Złotych Łanów, które ostatnio bardzo mocno, PGR i Złote Łany bardzo mocno dominują na kanale. Teraz one przejęły tą dominację. I tą dominację troszeczkę muszę czymś innym dać, żeby wam po prostu się to nie znudziło, chociaż wiem, że wy, drodzy... O kuźwa, zapomniałem. Czepy tu stoją, kuźwa. Czekajcie, trzeba pójść po ten... Pimpek! Kurwa, co się dzieje? Ja pójdę po 60 i wyciągniemy stamtąd te przyczepy. Boże, Pimpek, co ty robisz? Co za pies? Pytanie, czy ja się tu dostanę tylko do tych przyczep. No, powinienem jakoś się dostać. Nie udało się, dobra. Odstawimy je tam. Na sąsiada pole delikatnie wjadę, ale on tu jeszcze... O Jezu. Ale on jeszcze... Jeszcze nie... Nie tylko nie siał, tylko jak widzicie, chwasty są, to się nie obrazi, jak troszeczkę mu wjadę. Tutaj chcę złamać się. O. Dawaj, jeszcze trochę. Dobra, prr. Stój. Dobra, 60 ma teraz, tak, odstawiamy. Na razie, a tutaj odstawimy, nie będzie chyba przeszkadzać. No i ruszamy. No, rzepak jak już się tutaj posieje, to już... Czy jakoś pójdzie. No tam, tak jak mówiłem, posieję sobie pszenicę, a później pewnie zobaczymy, jak pójdzie po rzepaku, to już będzie więcej zboża. Trochę. Do płodu zmiany to wszystko trzeba jak najbardziej utrzymać. Szczyteczny. O, no i możemy ruszyć pełną parą. Typową polską, a właśnie, a propos też typową polską. Bo Polska została tak delikatnie wstrzymana, ta seria. I ona chyba na razie zostanie jak zostanie, bo nie mam coś ostatnio werby tam na tym, co się zakończyła wtedy w wakacje. Na ostatnim odcinkach, tak na razie to zostanie. Może potem Vena wróci do tej typowej, chociaż nie wiem jeszcze. Zobaczymy, dobra. I siejemy. Przygotować dobrze ten... Podprawić ten rzepak będzie trzeba dobrze, bo... Kurczę, to pieniądze będą pieniądze, więc trzeba... A będzie to dobrze przypilnować. Dobra. Na razie. Pierwsze dawki pewnie
na wozu. Idą za raz, dwa. No i ogień natłuki. I pełen ogień. Bo trzeba tutaj szybko ogarnąć. Dobrze by było. O, tutaj raz, dwa, ten rzepaczek to pójdzie. Nie jest jakieś, wiecie, też duże pole, żeby nie wiadomo ile to się nam zeszło. Już z tamtymi drugimi będzie troszeczkę gorzej. No, ale się... Jak to mówi, się zobaczy, nie? Wiadomo nic. I też jak nawet, jak się nie chce, to i tak trzeba robić. Samo się nic nie zrobi. No a ta Isaria podskakuje. Osiągnięcie jak już stary. Ale Jary jeszcze da radę. Chociaż niedługo trzeba będzie pewnie wymienić na coś lepszego pewnie. Żeby tego już tak nie zakatowywać. Bo jeszcze się rozleci i... będzie. Chociaż może. A tu jest niedosiane. A, zara tu. Dosiejemy. Elegancka, może jakoś tu. Miniaturkę. Też tak opykniemy na szybko. Dziękuję i ogień. Ma co? Tam trzy wcześniej zrobiłem, to muszą starczyć. Będzie Fire Ant. Ile tu mamy? O, jeszcze chwila. Chwila kroju tego odcinka. Dzisiaj tak jakoś na spokojnie. Ten materiał tak nagrywam. Nic specjalnego. Najzwyklejszy w świecie. Odcinek. Mi się przydały jakieś tematy, kurcze. W końcu. Tak. No. No i elegancka. Sprawa, pyk. Do góry. Już taki klinik, naprawdę tych klinów tak nie za bardzo lubię. No ale trzeba jakoś to przebolewać. Jest jak jest. Dzisiaj taki krótszy odcineczek wam wrzucę, żebyście mieli. Nie wiem jeszcze dokładnie, o której go wrzucę. Chcę go wyrenderować. Będę musiał. Chcę zawracam, bo po co tak... Łafać tam, kurde. Dobra. Tylko. Z dwa razy. A nie. Jednak pójdzie z raz. No i super.
No. I rzepaczek tutaj już posiany. Żeby wjechać na gospodarstwo, jeszcze dużo go mamy. Będzie można na tamte pola pojechać. No ale to już sobie zrobię pewnie poza Runiko. Oj, trochę spadłem. No ale to nic. O, wjeżdżamy na podwórko. Gasimy tego Bentleya. A ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek z powrotu serii Samotny Rolnik wam się spodobał. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania i pozdrawiam. Pozdrawiam, cześć jeszcze raz.